byśmy na tym, że dlaczego ich wynarodowiono, właśnie te mieszanki genetyczne. Niemiecka mieszanka to jest celtycka, skosłowiatego i słowiańska. Znaczy słowo polska. Oficjalnie jest 15%, a realnie, tylko to jest ukrywane, jest 30%. Czyli 1/3 tych Niemców, które tam powiedzmy mieszkają, oni mają geny polskie. To jest tak samo jak Hindusi. On nie mówi już językiem polskim, on tylko wie, że ty jesteś Aria z Polski. On to wie, ale nie wie, znaczy już nie mówi po polsku. Czasami są całe wsie i tak dalej, tych wszystkich blondynów z niebieskimi oczami. Jest cała masa takich wsi, jakieś dziewczynki, to nawet na YouTubie widać, jak to właśnie wygląda, takie dziewczynki, właśnie wyglądają takie typowe Polki tutaj z okolicy, z Polski, to jakbyś po prostu zobaczył, to co, to nie pasuje, to jakiś ciemny powinien być Hindu, za to on, dlaczego, on jest jasny, nie? Mało tego, jeszcze kolor skóry jest w ogóle niepasujący, tak samo jak w Afganistanie, przecież to jest cyrk na kółkach. No ale tego się nie podaje, tak samo w Tadżykistanie, stop, no, przepraszam. Dushanbe to jest Kirgizja. W Kirgizji, no to mamy to samo. Wszędzie pokazują skośnych. A guzik, prawda, 60% jak to? Skośne ma polską haplogrupę? Nie. Podejrzewa się blokadę informacyjną, żeby nie pokazywać tych europejskich twarzy. A przecież tam jest normalnie na prawie, że 30-40% haplogrupy polskiej. A więc, no siłą rzeczy to nie będzie jakiś tam, powiedzmy, no zmieszany skośny, który wygląda dokładnie jak rdzennek skośny, jak on ma geny polskie, a więc, no podejrzewa się, że jest taka blokada informacyjna, która pokazuje tylko i wyłącznie z tamtych terenów skośnych. A od tego przecież mumie białych ludzi, tych Polaków, to jest po prostu od Kirgizji za granicę do Chin, tam jest taka pustynia, ta część północna, to jest ogromny obszar, północno-zachodnia Chin, to właśnie tam jest, tam są właśnie te groby białych ludzi, a jeszcze dalej jak pojedziemy w głąb Chin, to znajdziemy piramidę, którą budowali Polacy i też są mumie właśnie białych ludzi, to właśnie Polaków, żeby się ktoś przypadkiem nie pomylił, bo już nazywamy teraz to wszystko po imieniu, już nie mówimy jakieś Ariowie, tamtego kombinacje alpejskie, no bo po co są te wszystkie słowa, jakieś zastępcze, coś, Tartaria, rasy i tak dalej, po to, żeby po prostu zgubić tą właściwą narodowość polską. My jesteśmy dalekimi potomkami tych wszystkich Ariów, Tartarów, tam cuda na kiju, jeszcze tam byśmy 10 nazw znaleźli. I oni właśnie budowali w Chinach piramidy. I te piramidy istnieją do dzisiaj, a Chińczycy tak chcą to utrzymać w takiej morderczej tajemnicy, że wzięli, zamontowali płot 7 km do tej piramidy. Czyli ten cały teren 7 na 7 i 7 tak obłożyli te piramidy i te grobowce, żeby się przypadkiem tam nikt przypadkowy nie wsadził, a oni oficjalnie powiedzieli, że to jakaś rasa chińska. Że taka rasa chińska, no polska rasa, jaki problem. No ale to jest w Chinach i tam są piramidy budowane przez Polaków. Tylko teraz powiedz komuś, Chińczykowi, czy gdzieś tam oficjalnie, że tam Polacy byli w Chinach, a mur chiński to jest mur polski, bo wystarczy porównać ambrazury, nie? W którą stronę? To są te otwory szczelniejsze, co ambrazury. No i tu mamy temat piękny, no i tak, i to mamy tożsamość, bo teraz mamy, znamy historię. Że się nie znaleźliśmy, to nie wiadomo, kto to jest. I teraz powstaje kwestia tego wynarodowienia, to co powiedziałem na wstępie. Jak nie znasz, nie masz tych informacji, nie znasz tego wszystkiego, no to pomyślisz sobie, a ja to wszystko, za przeproszeniem, pieprzę i wyjeżdżam na zachód. Dlaczego? Bo nie masz korzenia. Bo ci ten korzeń historycznie, wychowawczo wyrżnęli. Ale po to są filmy, po to jest ta wiedza, żeby to z powrotem wróciło. To tyle, dziękuję.